Siemanko, ja jestem Lucek i ze mną jest Paweł. Dzień dobry, dzień dobry. Jesteśmy... Witam cię. Jak ty to zrobiłeś? Aha, to co działa? To... Nie, tylko nie buzie, tylko nie buzie. Dawaj, klaszczemy, nie. Dawaj, weź jeszcze podnieś ręce. Klaszczemy? Czekaj, no, dawaj. Gdzie jesteś? Aha, bo to trzeba nacisnąć? Trzeba przytrzymać. Dobra, klaszczmy w dłonie. Dobra, jesteśmy na serwerze 5M, kojarzycie? To jest, znaczy tak. 5M to nie jest serwer, to jest ogólnie taka platforma, gdzie można sobie wbijać na serwery. Modyfikacja, nie? Modyfikacja do GTA i można sobie grać online. Zobaczcie, fajnie to działa. Jeszcze pamiętam, jakiś czas temu ta synchronizacja postaci działała słabo, a dzisiaj jest już, kurde, naprawdę spoko. Jesteśmy na serwerze, gdzie normalnie można pracować, prowadzić życie, robić różne, mam nadzieję, ciekawe rzeczy. Musimy tutaj wybrać swoją pracę, tak. Chyba, nie? Tak, zatrudnijmy się gdzieś. Czekaj, zatrudnijmy się. Wiesz co, zmienimy może pracę na taką, żeby nam ten dawała dużo hajsu. Nie ma takiej. Weźmy może... Taksa? Taksówka? No. Może... Taksówkarz, tak? Dobra, to weźmiemy taksówkarza w takim razie. No dobra. Okay. Nowa robota. Rekrut taksówkarz. Taksi rekrut. Ej, ale czyli będziemy zdobywać poziomy, jeżeli chodzi o taksówkę. Mówisz? Tylko kurde, no, jak ja mam zdobyć rekrut. Tą taksówkę? Nie wiem. No, nie wiem, trzeba pożyczyć chyba, czy coś. O, ja sobie biorę. To jest moje auto, wypożyczyłem sobie. No. Dobra, ja też pójdę wypożyczyć autko, bo tutaj można wypożyczyć auta. Nie można kraść samochodu, bo jest to normalne życie. Jest to tryb, no właśnie. Jest to serwer, na którym udajemy prawdziwe życie. Jak podchodzimy do samochodu i próbujemy je ukraść, to się... To nie możemy, no nie możemy nic robić. Musimy wypożyczyć sobie samochód. Ja mam Forda K. Ja też mam Forda K. I to jest prawdziwy Ford K. I mamy tutaj zegary, wszystko, nie? Ja ciekawe, czy można robić ten migacze jakoś. Nie wiem. Nie da się, nie wiem. Ale da się włączyć światło poziom paliwa, jest poziom paliwa, jest o, prędkość, ciągniesz tak. I obrotomierz. Więc mi trzeba spadł. Tankować. Tak, jedziemy zatankować. Ja jedę zatankować, bo tak. Mam już poniżej pół baku, no. Poczekaj, to... zabraknie paliwa. Poczekaj, bo muszę ten zawrócić. Dobra, tam już, bez przesady. Spaliłem kapcia, widziałeś? Dokładnie. Ojej. Ale fajne te autka są, zarąbiste. Tak. I to normalnie tryb życia, no musimy tankować, pracować. Musimy przede wszystkim się ubrać dzisiaj. No, będziemy, pojedziemy na zakupy. Bo wyglądamy tak samo jak jacyś siamscy bracia, nie? Właśnie, ja bym chciał w ogóle być laską. Nie wiem, czy tutaj jest opcja zmiany płci. Ja też chciałem, żebyś ty był laską, ale no, chyba nie za bardzo, nie? Czekaj, gdzie ja zjechałem? Aha, tutaj są zakupy. A i tutaj jest jeszcze jedna taka opcja, że my siebie nie widzimy na mapce. No właśnie, bo to jest normalne życie, no, nikt nie jest oznaczony na mapie przecież. Właśnie, no. W normalnym życiu też nie jesteśmy oznaczeni na mapie, chyba że ktoś ma Snapchata. No właśnie, to wtedy inaczej. Dobra, zajeżdżamy. Jak ty legalnie jeździsz. No czekaj, gdzie tu się tankuje? Trzeba podjechać tutaj. Tu po prostu? No chyba gdzie tak. Gdzie mam bak? O jest, strony. Otworzyć menu. Litrów. O, można sobie wybierać. 5 litrów. Litru. No dobra, czekaj, 6, 10 litrów. Cyk. I ładuje. Ej, są... czekaj. No są i... migacze na strzałkach. Teraz jak tankuje, to mi migacz ładuje się, wiesz? Aha, wow, ja rzeczywiście są migacze. No czekaj, ale jak klikasz na przykład 40 litrów, to ci wskaźnik wzrasta, czy nie? Tak, to jest niezłe. Spoko to jest. Dobra, dotankuję jeszcze tak do pełna, tak z 14 litrów. O rany, nie mam pieniędzy wystarczająco. Muszę iść do bankomatu. No jak to? Ja mam 2000 chyba jeszcze. Tak? Aha, no bo ja sobie przelew zrobiłem, wiesz? Do bankomatu. Aha, no to musisz z powrotem tą kasę mieć jakoś. No muszę. Dobra, gdzie ty jesteś? Przy sobie. Poczekaj, to ja już tu jadę w takim razie. Chodź, pojedziemy do bankomatu tylko. No okej, okay, to jedziemy do bankomatu i zobaczymy. Poczekaj, no bo widzisz, ja chyba jednak nie mam prawa jazdy, dlatego. Boże, jakie to auto jest powolne! Wcale nie jest takie złe, to jest bankomat. Jezu, uważaj! Wypadek! Dobra, dzwonię na policję. Aha, dobra, to. Co? Był wypadek, masz wynieciony samochód. Jak? No tu, jaka usterka, co ty? Musimy do mechanika jechać. Co ty mówisz do mnie? Poczekaj, muszę iść do bankomatu skoczyć najpierw. O. Bo ja tutaj... Wypłacę sobie, nie wiem, tak z piątkę chyba, nie? Z 5000 przynajmniej wypłacę. Musimy pojechać coś zjeść. No, też musimy coś zjeść, musimy się ubrać przede wszystkim, bo wyglądamy na łyso w ogóle. O no, ja mam 10 tysięcy, czekaj, co ja też wypłacę? Nie, wiesz co, ja też wypłacę może więcej, bo jeszcze nie wiadomo ile to będzie kosztowało, wiesz, to jedzenie i w ogóle. 12 tysięcy mam już, kurde, dobre, podoba mi się. Dobra, wypłacę no jeszcze kolejne piątkę, wiesz? A. Ale super zaparkowałem, kurde, jak kobieta. Ja się czuję kobietą w tej grze, no. A ja jak prawdziwy mężczyzna, tak poprzek. Przywaliłeś w kosz, znaczy tak było jak... u mnie widać. A, tu nie ma u mnie kosza. Aha, okej.
Dobra. Czekaj. No. Spaliłeś kapora. To ja też. No stary, żeby szybciej ruszyć. Dawaj, wyścig zgodnie z przepisami, jedziemy. Sorry, drifty robię. Prawdziwy Paweł w prawdziwym życiu. Wow! Nieźle. Dobra, teraz czekaj, dotankuję, bo ja nie dojadę nigdzie, jak tak będę jeździł. Ty co, ja mam tak mało paliwa? Przecież dopiero co miałem pełny bak. Czekaj, potwierdź. What? 10 litrów, o, dobra, 10 litrów dokupiłem. Jeszcze kupię Zasta. Sobie trochę. 16. Kolejne 10, jeszcze, czekaj, no nie wiem, właśnie jakaś pojemność tutaj, to nie jest napisane właśnie jakaś pojemność tego autka. No nie jest właśnie. No. Okej, chyba zatankowało mi teraz, nie wiem. Dobra, tak, tak, musisz dać ci na przykład, o, tam jeszcze 5, potwierdź. Dobra, prawie mam na full. Dobra, to teraz czekaj, poczekaj, zobacz, można legalnie jeździć. Okej, teraz co, którym jedziemy, lewo czy prawo? Tu jakaś przebieralnia jest, w prawo. Dobra, to ja migacz wrzucam i jedziemy, no czekaj. A migacz? No stary, no bez migacza, czekaj, o, widzisz? Tutaj musimy zaparkować. Zrób mi miejsce, bo ja muszę zaparkować też. Fordyka. Okej, okay, zobaczmy. Jak się wyłącza światła? O, na H. Na H, no. Ja wyłączone, kurde, to jest Ameryka. Zobaczmy, America, co my tu mamy. Zawsze włączone. Dobra, czekaj, co my tu mamy? O, właśnie. Co? O co chodzi? Ha, kolczyki, Boże! Skin kolor menu. Uszu? Nie, nie chcę tego. Jest takie kwadratowe uszy. Nie, nie. Co ty tu masz w ogóle? Jakiś dziwny to jest, bo u mnie to jest inaczej. Ja tu nic nie... Mogę kolor uszu sobie... Co? Okulary, no okej. Okay. O, mogę okulary wybrać. Dziwnie... O, niech będą takie. Ja nie mogę nic teraz zrobić, zobacz, tak śmiesznie. Jakiś mały błąd mam chyba. No to muszę podejść do tego. Okej. Okay. Ja już mam oksy, człowieku. Ja wyjdę i wejdę, bo normalnie nie jestem w stanie nic tu zrobić. Podchodzę do tego napisu i nic. O, ja będę miał zaraz czapeczkę. Człowieku. Ja nie mogę... O, czekaj, tutaj jest coś zaznaczone. Może tu muszę podejść. O, otwórz menu. Dobra, koszulka. To nie za bardzo działa, wiesz, bo tą koszulkę, którą mam teraz na sobie, ona przenika. Aha. No, to się o tym nie pomyśla. Dobra, kurtka. O, kurtkę będę mógł założyć. O Jezus, dobra, muszę znaleźć jakąś grubą kurtkę. Dobra, ja już mam jakiś kapelutek. Ty, o tutaj, o. Kurtałka jakaś, żeby nie było przenikało tego, kolor kurtki. A rzeczywiście to przenika, no. Dziwne to jest. Zasłoniłeś mnie w ogóle teraz. Oj, przepraszam. Łobuzie jeden. Ej stary, to w ogóle są kolory kurtki takie jak z tego. Z GTA 4, tak mi się wydaje. Tak? Kurtka, zaraz zobaczymy. No trzeba kurtkę zakładać, bo ta koszulka spod spodu przenika. Ale dziwnie to wygląda. No dziwnie zrobione. Mm-hmm. No spodnie tam widziałem, że nie ma problemu, no. No. Jest okej. Okay. Bo nie potwierdziłem zakupu, nie wiem, czy mi to wszystko kupiło. To już dzień jest. Potwierdź, tak. Strój w szafie, tak. Jak nazwać twój strój? Można tutaj te? Ty, bo ja mam tutaj... Chyba musimy jechać coś zjeść, ja zobaczę na mapce. Coś musimy do jedzenia znaleźć. O, stary, jak wyglądam teraz zabójczo. Ja tę maskę kota jeszcze muszę... Tylko. No. O, ale wygląda śmiesznie. Dostawca? Dobra, o, czekaj, bo tutaj... Jest taksi jakieś. Ja mam ikonkę taksi na mapce, musimy tam zajechać, ale najpierw pojedziemy coś ubrać, coś zjeść. Same. Ubrać i włosy musimy zrobić, wiesz? Dobra, do Biedronki musimy zajechać też. Wsiadaj do swojego męskiego auta i jedziemy do fryzjera. Dobra. Pamiętaj, że musisz włączyć migacz, że ten, wyjeżdżasz. Dobra. Widzisz go? Dawaj, no jedź. Puszczam cię. Dobra, jadę w prawo. Stary. Ale światła to już nikt nie patrzy, nie? Czy czerwone, czy nie. A oj tam. Dobra, jedziemy do Biedronki teraz. Oj, stop. Do Biedry? No. Wow! Jaki koleś! No nie udało się coś. Co nie udało się? No stary, tutaj, no. Tutaj chyba Biedra będzie gdzieś. Ale ty żartujesz z Biedronką, czy serio mówisz, że Biedra będzie? No nie wiem, gdzieś tu jest. Dobra, tu musimy zaparkować. A, czekaj, tu jest dalej parking. No dalej tam jest parking, no stary, no. Dobra, awaryjne włączam i... Niech czekają.
I jedziemy no później, bo tu można roboty, bo jesteśmy taksówkarzami, możemy robić te... No właśnie, musimy pracować, musimy na razie z tym rekrutem, a jak chcę być lepszy... Zarobić kasę trzeba jakoś. Ja wiem, no wiadomo, otwórz menu. Chleb albo woda, właśnie. Kupuję no, chleb. Chleb? Jeszcze raz chleb. Ale jak to się je? I dwie wody, poczekaj, ale pewnie może to trzeba gdzieś tam wybrać sobie z menu. Poczekaj, pod M i tak zawsze było? No co się jest? Pod M, czekaj, co tu jest? Save vehicle i tym podobne, nie ma tego. No. No dobra, to nie wygląda to najlepiej, bo możemy chwilę. Trzeba zapić, Gdzie jak można to zjeść? Czekaj, właśnie bez sensu, nie? No. A tu można też kucać. W GTA ogólnie nie można kucać, nie? Tu można. No można, oczywiście. Fajnie. Dobra, to... Dobra, ale musimy znaleźć motyw jedzenia. Czekaj, właśnie. W ustawieniach jakoś, nie wiem, może, czy tam jest... No właśnie, F1? Czekaj, zobaczmy klawiszologię. Nie, tutaj to nie. Ustawienia. Przypisane klawisze. Ekwipunek, naciśnij F2. F2? Tam jest, no. Użyj. No jest, chleb, dobra. Wpierdziela chleb. Dobra, mogę ci dać chleb też, jakbym chciał. Nie, dziękuję, naprawdę. Woda. Jeszcze woda. Okej, i widzicie, tutaj są takie paski i one dobra się uzupełniają, nie? Jak sobie coś tam zjemy albo wypijemy. Bezpośrednio nad mapką, minimapką. Okej. Dobra. Na którym się trąbi? Poczekaj, animacje są jakieś fajne. Co to jest? Co ty zrobiłeś? Ej. Lucek. O kurde, jak to wyłączyć? Lucek. Ej, no cześć Lucek, no ale... No siemka. No bez jaj, no co fuj! No. Zboczenie z... Nie ma! Porany, poczekaj! Czekaj, od 21 roku życia, tak? On. Nie, tak to nie. Umyć ci autko, może, czy coś? Dobra, ja już chyba włączyłem. Upadłem! Co ty robisz? To chyba trzeba czekać, aż się jakaś animacja skończy, wiesz? Tak, tak. Ewidentnie. Okej, i działa. Chodźmy stąd. Czy ja bym palec ten utknął? Dobra, nie mogę. Boże, ja upadłem i normalnie na twoim kole tańczyłem. What? Dobra, jedziemy. Jedziemy. Poczekaj. Dobra. Stary, jak mam ruszyć normalnie? Gazu do dechy. Okej. No jak mi wyjechał normalnie obóz jeden? Pamiętaj o kierunkowskazach. Co? Pamiętaj o kierunkowskazach. Dobra, ale mów wcześniej, to będę wiedział, jak pikać, dobra. W prawo jedziesz teraz, czy co? Wysiedź pierwszy. Bo ja chcę wiedzieć, jak jedziesz. Jaki wariat. Dobra, teraz pojedziemy, co, zjeść już zjedliśmy, to teraz przebrać się przebraliśmy, fryzjer chyba został, fryzjer nie? By się przydał, tu jest niedaleko. Dobra, ja włączyłem awaryjne jakby co, wyjadę pirat. Czekaj, bo mi się tu coś podbiło. Dobra, może być? Czekaj, włączę jeszcze światła, żeby było, że ten, że jadę. Albo mogę tak robić, o. To jest Ameryka, tu nie trzeba. O, jest fryzjer. Czekaj, bo to trzeba zgodnie z przepisami. Dobra, ja zaparkuję gdzieś tutaj. O, tu są parkomaty. Ale zobacz, no to patrz, tak robisz. Okej. Okay. Jak zrobisz to? Co się będę jeszcze za koleś? Okej. Okay. Poczekaj, wyłączę te awaryjki. O, ups. Włączyłeś awaryjki? No tak, klikasz lewy i prawy, nie? Wiem, ale lewą, nie widzę u ciebie tego. No już wyłączyłem teraz, bo wysiadłem. Dobra, uwaga, wchodzę do fryzjera. O, okay. Jest fryzjer. Ale salon normalnie, chłopie. Gęstość brody, kolor brody. Wow. Czekaj, włosy. O, włosy jeden, włosy dwa. Nie ma co chodzi. I postaci też nie można było zmienić. Tak, tak na przykład na kobietę. Zaraz jak się weszło do gry, no to była lipa. No. Ty, a dawaj jedziemy tutaj do tej. Może chociaż jakieś prace da się robić. A tu jakiś garaż nawet... Agenci nieruchomości, można sobie jakąś nieruchomość kupić. Chyba no, nie mamy na to pieniędzy. W końcu. Ty, bo zobacz, taksówka jest, widzisz, po drugiej stronie mapy.
po drugiej stronie miasta, może tak. Jedziemy tam. Okay. O, faktycznie, dobra. To czekaj, to ja czekaj, bo ja będę prowadził teraz, żeby nie było, że cały czas prowadziłeś. Tak. Zaznaczę sobie miejsce taksówki, okej, okay, dobra. Ja palę kapcia. Dobra, ścigamy się. Nikogo nie ma na serwerze, więc policja nas nie złapie. No mam nadzieję, że nas nie złapie. Boże, gdzie się wjechał? Ty! Jak przyspieszył nagle, nie? No. W ostatnim momencie. Specjalnie na ciebie, tak. Specjalnie na mnie. Ja będę musiał na... Ej, tak się auto skrzywiło w ogóle. No, ono już wcześniej było takie skrzywione, ci mówię, co czas. Nieprawda, no u mnie nic się nie krzywiło. Uwaga, wyprzedzam od tej strony. Ale no co za pirat drogowy normalnie. Ale w sumie to ja fajne 160, jest, że... stary, 160 cisnę, nie? Ja też. Fajne jest w ogóle to, że nie widać się na mapce. No to jest mega fajne. Wow, co tu tam się stało z przodu? Jakiś wypadek był. Wow! Nie we mnie, nie hamuj tak ostro, no co ty, oszalałeś? Awaryjki, czekaj. Stało ci coś z samochodem? Dzwonię po policję. Właśnie, poczekaj, włączmy awaryjki, faktycznie, sprawdźmy, co się facetowi stało. Facetowi? A u ciebie temu? Leży ta ciężarówka tutaj? No widzę tą ciężarówkę. Czekaj, ja mu pomogę. To co on robi? Też mu pomogę. Poczekaj, mamy granaty? Nie, nie mamy nic. Poczekaj. Nie, czekaj, ja wiem jak to czas, czekaj chwilę. Próbuję otworzyć, nie da się! Lucek, pomóż! To nic nie otwiera! Pomagam, już pomaguję. Pomóż mi, patrz! Próbuję w każdym możliwym sposób otworzyć te okno. Pomaguję ci już. Nie da się. Czekaj. Czekaj, ja też spróbuję jakoś. Jak ty to zrobiłeś? O, okej. Okay. Halo, jest tam kto? Wiesz co, bo ta ciężarówka zmierzy moje auto, wiesz? Poczekaj, ja je przeprowadzę na drugą stronę, bo... Nieważne. My tu pomagamy teraz. O, halo, nie mogę się do niego dobić. Zobacz. Znaczy, słuchajcie, przede wszystkim nie można kraść samochodu, bo to jest taki tryb normalnego życia, od tego zacznijmy. No, patrz Paweł na to. Halo, jest to kto? Halo. Może trzeba kolesia przywrócić, nie? Na ten. No, dokładnie. Dobra, chodź, jedziemy. Ty, nie ma, nie to ma tu... czasu. Zgłoś się na policję. Łow ryby, policja, coś jakieś ten. Rozmawiaj z klientem, a tu można jakieś akcje robić. Można z kimś rozmawiać, coś tam, daj rachunek, hihi, spoko. Dobra, ten, wsiadaj do autełka, jak możesz, i ten, pociśnijmy, zobaczymy tą taksówkę. No jedziemy, oczywiście. Przedni napęd mam, więc mogę cisnąć. Mogę już naprawić te auto w końcu, które tutaj zmierzyłem. Tego Forda K muszę naprawić. Ty, wsiadłem obok do mojego auta. No, nie mogę wsiąść jako kierowca. O rany. Musisz poczekać, aż on przyjedzie, ten gościu. No tak. Cześć, spróbuję go zbić. Jedź, gnoj. Dobra, pojechał. Może, bo cię potrącam. Teraz mogę jechać dopiero. Wyłączę awaryjki, jedziemy, no. No. Jak spalił kapcie. No stary, zderzak mi się z tyłu jeszcze rusza. O kurde, to uważaj na tego. To jest wypożyczone auto, my musimy je potem zwrócić. Ale słuchaj, no wypożyczone to przejdzie przez każdy ten, krawężnik. A no tak, nie pomyślałem o tym. Niewłasne służbowe to od razu inaczej jeździ. Służbowe to zaraz będziemy mieli służbowe. No tak, oczywiście. Czekaj, gdzie to? Tutaj w prawo, tak? No. Dobra, ci tam taksówki. Jedziesz ze mną, dobrze. Będziesz musiał zamówić ode mnie taksówkę, ja od ciebie, bo inaczej chyba... Nie, zaraz zobaczymy, jak to wygląda. Uwaga, w lewo. No. Ja myślę, że to gracze muszą zamawiać taksówki. Nie wiem, zaraz zobaczymy. Poczekaj, tu jest, o, tu jest w tym, tu trzeba wjechać. Oj. Tak, wjechałeś w jakieś śmieci. Musisz być w taksie, żeby zrobić misję? Co? Jak ty... A jak mam? No to chyba wchodzisz do tego pola i zamawiasz, nie? Otworzyć menu. Zresp pojazd. Okej, okay. Pojawił się gdzieś. Nie. Jeszcze raz. Czekaj, może ja wyjdę stąd? Ty spróbuj, no. Chleb. A teraz? Nie, nic się nie dzieje. A tu? A bo czekaj, może czekaj inaczej. Wsaś do depozytu, weź z depozytu. A to nie, to jest to pożywienie i tak dalej. A to jest jakiś inny gracz, prawdziwy. Tutaj. Co? Zobacz, tu jakiś facet normalnie przyszedł, normalnie prawdziwy gracz jakiś. O, rzeczywiście. Co on robi? Nie wiem właśnie. Ty. Ale beka, on chce z nami grać. Nie, właśnie, weź to ten, napraw. Nie działa taksówkę. To.
Rzeczywiście chyba przyjechał jakiś ziomek i nas znalazł na mapie, ale to jest najlepsze, że nas nie widać na mapie, nie? Nie, może to jakiś administrator. Może administrator, faktycznie. Nie wiem, dobra, okej, chodźmy stąd najwyżej, zobaczymy, czekaj, pojedziemy na przykład do tego klubu. No dobra, to jedziemy do klubu, bo widać, że nie ten, o Jezu, nie jest. Że nie ma pracy dla ludzi z naszym wykształceniem. Chyba tak, chyba trzeba zmienić robotę. Trzeba zmienić robotę. Dobra, poczekaj, a tam jakieś pieniądze, pieniążek jest namalowany. A, to jest bank. Nie, to jest bankomat, to nie... Nie, to jest bank, stary bank jest namalowany. Chodź do banku pojedziemy, zobaczymy jak bank wygląda. A tu jeszcze ten, szpital jest. No. Central może byśmy mogli napad zrobić. Tak to chodzi w życiu. No nie wiem, czy to dobry pomysł. Ale jest bank, no. Ty! Dociśniemy? No dobra. No co tam masz? Mi się pojawił teraz, aha, teraz ten mój samochód jest jako zapisany. Gdzie ty pojechałeś, do tego banku? Jak zapisany? Bo nacisnąłem tam zapisz samochód i teraz mi się pojawił mój jako zapisany. A w jaki sposób zrobiłeś zapis samochód? Nie wiem. Coś tam naklikałem. Jakieś menu, a wszedłem w e, pod M jest tam zapisz. A poczekaj, teraz sobie też zapiszę sobie, nie wiem, może się przyda to auto jeszcze. Tylko, że to jest wypożyczone, ja nie wiem, czy to się jakoś płaci więcej czy mniej. Okej. Ty tatuaże tu są nawet. A, bo ono teraz jest pokazane na mapie, wiesz? No. Teraz tak, tu jest bank. Mhm, już tam jadę do ciebie. Zobaczmy, co się da zrobić. Znaczy, wiesz, mamy tylko gołe pięści, od tego zacznijmy, nie? Dobra, okej, Paweł. Uwaga, podjeżdżam. Okej. Okay. Paweł, czekam na ciebie. Nikt nas nie zauważy, chodź. Dobra, no chodźmy. Okej, powolutku, pomalutku, no. Nie mam broni, kurde, nie przygotowaliśmy się. No co ty, no wystarczy, że się skradamy. Okej. Nikogo nie ma, możemy wchodzić. Idziemy do tego. Skarbca. Stary, można wejść do skarbca chyba. No, idziemy. Okej, dobra. Po cichaczu. Po cichaczu, żeby nas napad nikt nie usłyszał. Napad na bank, nie? W skarpetkach. O Boże. No co masz więcej? Nic nie masz. Ty, dobra, musimy jakoś to otworzyć. Może pociągnij. Okej. A czemu to ja mam zawsze ciągnąć? No bo dobrze ci idzie. Masz więcej siły ten ciągnącej. I tu jakiś panel jest, może da się kliknąć. Nie da się. Kurde. Wstałeś, już nas wykryli. Oj, sorry, Boże, sorry. No co mi robisz? No ja próbuję otworzyć. Nie da się. Dobra, chodźmy stąd. Tutaj to jednak ten bank jest jakaś lipa. No, a czekaj, na górę da się wejść? Chyba tak. Mówisz? No. Da się tu wszystko zwiedzać normalnie. Normalnie, na legalu po prostu. No nikogo tu nie ma, no to coś no właśnie, szkoda, myślałem, że coś tutaj ukradniemy, zabierzemy, coś porobimy, a tutaj widzę, że nie da się. Dobra, ja wsiadam do mojego Fordeka. O, taksówka jedzie tutaj. Gdzie? Aha, tam, no, gonimy ją. Czekaj, może to trzeba tą taksówką przyjechać, ale właśnie nie można kraść samochodu, więc nie wiem. Jak to zrobił? Stary, no co? Zajdź drogę, tak na spokojnie. Dawaj naszą taksówkę, to ten gościu taksówek. To jest nasza taksówka. Dawaj taksówkę. Cholera, ty. O. Co no jest? Nie da się. Nie da się, poczekaj. Dawaj taksówkę, gnoju. Dawaj, bo ja jestem taksówkarzem, no kopie. Dawaj taksówkę, śmieciu. Jestem taksówkarzem, typie. Właśnie, no my jesteśmy taksówkarzami. O, dawaj jesteś, taksówkę, jesteś fałszywy, gnoju. Stary, fałszywy jesteś, chodź tu. Jaki łobuz, to jest moja. To jest twoja? Nie. Tak. No tak. Kurde, sorry. Jest moja taksówka. Ty, a ja może mogę być Uberem i mogę podwozić tym, Tomsek, to. Ale zobacz, otrzymujemy wynagrodzenie cały czas. Za to, że jesteśmy taksówkarzami niby. No, bez sensu. Jeśli bez sensu, zrobić, normalnie to ciekawe, ty, to jak nie pracujemy, dostajemy $300 co chwilę, to jak będziemy pracować, to ile będziemy zarabiać? No właśnie, nie wiem. Czekaj, zobaczmy na mapie, jak to wygląda. Ty, pistolet znalazłem. Jadę po pistolet. Czekaj, gdzie znalazłeś pistolet? Jedź za mną. Ale ja się zgubiłem, bo nie jesteś na mapie. W dół pojechałeś, czy gdzie? No w dół. Widzisz mnie? Dobra. Jestem tu już na dole. Chyba widzę. Ty. Tutaj, zobacz, pistolet jest. Dobra, i przyda się. Spluwa zawsze jest, zawsze przemówi. Spluwa dobrze przemawia. O, jest Amination. Nie, to się inaczej tu nazywa. Się nazywa spluwy. Oj! Ja to było moje miejsce parkingowe! No przecież widzisz, że ja parkuję teraz. Jezu. No. Dobra, ja chodź. Mieć więcej miejsca. O! Minigun! Wyrzutnia rakiet!
Brzmi jak dobry plan. Musimy licencję kupić. Licencję? No, no przyda się licencja. Dobra, i co dalej? Zginąłeś mnie. Oj, przepraszam. Łobuzie, i co teraz? Okej, okay, pistolet, kij baseballowy. Biorę pistolet. Oczywiście. No pistolet jest lepszy. Jeden pistolet. Mam jeden. Nie mam pistolet. Wystarczająco dużo pieniędzy. Mam, a ja mam jeden pistolet. Patrz. Poczekaj, nie zabijaj jeszcze mnie, poczekaj, jesteś ten, czekaj. Muszę do bankomatu podjechać. Ej, bez jaj, naprawdę muszę mieć pieniądze przy sobie. Najbliższy bankomat jest tu. No. Jedziemy. Ja będę cię osłaniał. Dobra, osłaniaj, masz spluwę. A gdzie ty pojechałeś? A tutaj, okej. Okay. Prawo. Ty, no motocykl waga powinno hamował. Dać się zabrać, cholera. Dawaj moto, jestem taksówkarzem. Cholera, pojechał. Dobra, wyciągnę całe pieniądze chyba, wiesz, z tego, z konta. Mhm. Wypłać, dobra. No teraz mnie zastrzelisz, nie? Nie, nie rób tego. Właśnie, zobaczymy, czy mogę cię zastrzelić. Bo nie, a nie czy... możemy zrobić na odwrót, że ja sprawdzę, czy mogę cię zastrzelić? To będzie tak proszę. Jadę do spluwy teraz zamówić. Okej. Okay. A licencję... Kupiłeś licencję? Jak przyjechał? Jak to wygląda? Jak wiesz na tym, na sygnale? No. Dobra, ja protestuję, ale musimy razem przetestować pistolet. Dobra, kupiłem pistolet, ale co, jednocześnie strzelamy sobie w głowę, czy co? Nie! Musimy ukraść jakiś samochód, czy coś. O właśnie, chodź taksówkę ukradnie, albo czekaj. Masz już pistolet, masz. Mam już pistolet, no. Dobra. I mam, ale mało amunicji strasznie daje, musimy oszczędzać, widzisz? No. Poczekaj. Bierzemy motocykl na dzikie skąd? Ty! Zobacz! Jak masz spluwę, to możesz wyjść, czy co? Wziąłem inny samochód! Stał tutaj na poboczu. No? Wsiadaj! Nie wsiądę. Nie, bo słuchajcie, jest błąd gry. Jak się wsiada do auta z kimś, to niestety wywala. Czekaj, ja spróbuję w takim razie ukraść coś lepszego. Chodź, spróbujemy no, ukraść coś lepszego. Ale ten stał na parkingu, wiesz? Ja go biorę. Dobra, wiesz co, wezmę tego Forda K. Ale Ford K bardzo fajnie wygląda, co ty chcesz? No, ja już go nie chcę. Dobra, poczekaj, ja wezmę sobie to auto i podjadę jakąś super brykę ukradnę. Ty, ale to trzeba znaleźć zaparkowaną. Jedziemy na jakiś parking? Dobra, chodź, jedziemy, no. Czy ty jedziesz teraz tym? Tutaj? No. I normalnie ma wszystkie funkcje, normalnie migacze i tak dalej? No! Mam kierunkowskaz. I zaatakowany był ten samochód. Tylko trzeba znaleźć parking jakiś, gdzie będą zaparkowane. Dużo samochodów będzie zaparkowanych. Dobra. I znajdziemy jakąś super furę i zapiszemy. Dzielnice jakieś takie super autami, wiesz? No. Z ulicy nie można brać samochodu. Taksówki tu stoją, ej, taksówki stoją, chodź. Gdzie? Dwie taksówki tu stoją, stary. Ole beka, dobra, jedziemy. Będziemy mogli pracować jako taksówkarze teraz. No, a to już chyba w następnym odcinku. A, właśnie, to w następnym odcinku. Ty, on mój pełny jest. Wysiadka. Czekaj, kurde, nie mogę go zabić. Zastrzeliłem gościa. Tak? Mam otwarte. Co? To tak się tutaj zdobywa taksówki. No normalnie. Kurde, dobra. Czekaj, a mogę do ciebie wsiąść? Mam nadzieję, że tak. Nie, nie mogę. Nie możesz, wywaliło cię z gry. Dobra. No wywaliło mnie. No dobra, to tym sobie kończymy ten odcinek. Dzięki za uwagę, trzymajcie się, napiszcie, że wam się podoba. No, opa. No hej.